Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przetestujemy sobie garść kosmetyków Tarte. Zrobiłam ostatnio zamówienie na tej dużej promocji, którą Tarte miewa mniej więcej dwa razy w roku, o którym za każdym razem jak jest, to Wam wspominam we vlogach, w haulach, na Instagramie, wszędzie, czyli tam, gdzie można sobie wybrać 7 produktów za około 300, 305, 315 zł. To są pełnowymiarowe produkty. No i właśnie ostatnio poczyniłam takie zamówienie i przy okazji wygrzebałam wszystko inne, co mam w szafkach właśnie z marki Tarte, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie zrobić pełen makijaż. Natomiast no pełen makijaż mi nie wyjdzie, bo nie mam bronzera ani rozświetlacza i chociaż bronzera nie używam i nie jest mi jakoś szczególnie potrzebne, no to rozświetlacz by się przydał, bo lubię. Ale niestety nie mam rozświetlacza, więc rozświetlacz będzie inny, natomiast pozostałe produkty to w zasadzie wszystko jest marki Tarte. I jeśli chodzi o podkłady marki, no to ja testowałam kilka podkładów na swoim kanale. Jeden z moich ulubionych to jest ten podkład, czyli Tarte Found Sealer Babasu, coś tam, podlinkuję Wam na dole. Będę linkować produkty do naszej polskiej Sephory, jeżeli one u nas są, bo ostatnio ktoś się zdziwił, że linkuję do polskiej Sephory, a mówię, że kupiłam na zagranicznej stronie, ale no już jakby tej promki nie było, więc tak stwierdziłam, że trochę nie ma sensu linkować do zagranicznej strony, skoro już nie ma jej promocji. W każdym razie testowałam ten podkład i to jest jeden z takich podkładów, które bardzo lubię. Natomiast przy okazji tego zamówienia teraz ze strony Tarte zamówiłam sobie Maracuja Tinted Hydrator, czyli coś takiego, oraz miniaturę podkładu tego Tarte Hydro Flex. Miniaturę kupiłam osobno, ona kosztuje 70 chyba bodajże 2 zł i tutaj mamy pojemność 12 ml. I tak się zastanawiam, chyba dzisiaj użyjemy tego i zobaczymy. Jeśli chodzi o korektor, to też mam kilka korektorów, słuchajcie, bo mam tak, mam ten Tarte Hydro Flex, ale pomyślałam sobie, że ten, już go używałam wielokrotnie, właśnie nie pamiętam, chyba miałam problemy, żeby go podlinkować, bo chyba nie bywa w polskiej Sephorze, ale pomyślałam sobie, że jego sparuję właśnie z tym podkładem, jak będę robiła test tego podkładu, tak więc ten Hydro Flex na razie odłożę. Mam też klasyczne korektory Shape Tip, mam ten klasyczny w wersji mini oraz tą nową wersję kremową, ale również mam tą wersję Creaseless Maracuja. Natomiast no, one są bardzo mocno kryjące, więc zastanawiam się, czy w porównaniu z tym tintem, jak to będzie wyglądać, więc spróbujemy, prawdopodobnie sięgnę po ten kremowy korektor, więc te sobie odkładam. Jeśli chodzi o puder, to mam ten ich puder, taki klasyczny, on się nazywa Shape Tape Setting Powder. Nie jestem jego fanką, więc przyznam Wam się szczerze, że zastanawiam się, czego użyć dzisiaj. Natomiast, no, resztę będziemy przechodzić dalej, natomiast tu chodziło mi o właśnie wstęp, co będę robiła z którymi kosmetykami, więc odgarnę sobie troszkę włosy do tyłu, bo pomimo, że mam opaskę, to one i tak lubią się tutaj, wiecie, zsuwać, więc przylizana jestem, ale okej, niech będzie. Tak więc przechodzimy w takim razie do podkładu i zaczniemy sobie od tego Maracuja Tinted Hydrator. Może wiecie co? Przeczytam, co jest w ogóle napisane na stronie Sephory naszej. Jest to krem koloryzujący, który zapewnia efekt brzoskwiniowej skóry, czyli nie wiem, co ma mieć z brzoskwini, ale okej. Wegański, ultralekki, koloryzujący krem nawilżający zapewnia rozświetlone wykończenie, nasycając skórę cennymi właściwościami marakui. Nawilża i utrzymuje się na skórze do 12 godzin. Jego pielęgnacyjna formuła zapewnia spersonalizowane krycie. Ponadto pomaga zminimalizować widoczność niedoskonałości. Produkt przyjazny weganom, bez składników pochodzenia zwierzęcego. Przeciwwskazania? Czy mamy tutaj jakieś przeciwwskazania? Nałóż na wcześniej przygotowaną skórę, rozprowadź palcami. No tak, no bo jeżeli to ma być tint, no to pewnie palcami będzie wygodniej. Tu jakiś włos mnie łaskocze, więc wstrząsnę go mimo wszystko, pomimo tego, że ja już go tam sobie raz używam. Wyciskamy. Ja go mam chyba w kolorze light, nie wiem czy, nie pamiętam właśnie jak było z tymi kolorami. 10N Fair Neutral, taki mam kolorek. Wycisnęłam go, oj, tu jeszcze wyleciała końcówka, wycisnęłam go na razie na dłoń, no dobra, więc spróbujmy, ten sposób, no szału nie ma, jeśli chodzi o krycie, strasznie nie lubię używać w ogóle produktów palcami, nie wiem, po prostu nie lubię, bo jak się maluję, to potem muszę jeszcze szukać, wiecie, czegoś, w co mam wytrzeć te ręce i tak dalej, więc no to nie jest dla mnie idealne. No jeśli porównamy jedną stronę, przybliżę Was trochę, to chyba szału nie ma za bardzo, bym powiedziała, jakbym go tak jeszcze tu rozsmarowała w stronę po brodzie.
Znaczy jest troszeczkę faktycznie wyrównana, jest taka bardziej beżowa ta strona w porównaniu z tą stroną. Może jeszcze damy w takim razie tu na czoło. Ale ma bardzo taką, widzicie, cienką tą, nie wiem, konsystencję. Pigment to taki bardzo, bardzo miałki jest. Tu niestety, ale muszę gąbką, bo we włosy będzie ciężko. No. Ale spoko, gąbeczką też się daje ładnie rozprowadzić, moim zdaniem. No dobrze, więc tak, tak to wygląda. Więc teraz na drugą stronę w takim razie nałożymy sobie go gąbeczką i zobaczymy. Krycie no ma bardzo, bardzo marne, no ale to jest tint, więc trudno tutaj oczekiwać, żeby miał pełne krycie. Tak więc no z korektorem trzeba będzie się troszeczkę pobawić. No skóra ma na pewno taki wyrównany koloryt, nie jest jakiś bardzo mocno kryjący, bo tak, tu mam kropeczkę, gdzie mi kiedyś włosek wrastał, tu mam jakąś czerwoną kropeczkę, tutaj mam i to wszystko jest widoczne. Nie, możemy spróbować, teraz wezmę korektor Tarte, więc na dłoń. Ten Tarte kremowy mam w kolorze 12B Fair Beige, więc biorę sobie pędzelek, wpracowuję i będziemy nakładać tutaj, bo wiecie, jak nałożę zbyt z kolei kryjący korektor do takiego tintu, to będę wyglądać co najmniej dziwnie, więc chcę go nakładać bardzo, bardzo niewielką ilość, żeby to właśnie wyglądało w miarę naturalnie. Wydaje mi się, że ten makijaż w ogóle będzie taki bardzo, bardzo naturalny, bo mamy kremowy róż, no i też paletkę mamy taką bardzo neutralną, więc podejrzewam, że tak. Spróbujmy może tym korektorem, akurat chyba nie zasłonię tych, bo korektor jest bardzo jasne, chociaż, a nie, widzicie, widać białą kropkę. Na tym to samo, te kropki są widoczne. Mogę co najwyżej wziąć jeszcze trochę tego tintu na gąbeczkę i jeszcze tym tintem tutaj potem przejechać, żeby tej może kropki nie było widać. No nie, bo w tym momencie jak zaczęłam ten tint wklepywać, to cały korektor zszedł, tak? Więc no krycie jest takie po prostu, powiedziałabym, że średnie. No i teraz właśnie mam obawy przed użyciem tego pudru, dlatego że ja ten puder już używałam wielokrotnie i on zawsze wyglądał obrzydliwie na mojej skórze. I niestety ja osobiście bym go nie polecała, więc możemy zrobić tak, że ja go użyję jakąś niewielką ilość, na przykład małą ilość pędzelkiem, bo on ma tutaj siateczkę, więc ja tak, wiecie, wpracowuję go w ten pędzelek i bardzo małą ilość użyję tu, ale z drugiej strony, jak zobaczycie ten tint, on ma wykończenie takie dosyć mokre i on wygląda teraz bardzo ładnie, bardzo naturalnie, świeżo na skórze i tak dalej, ale to jest na świeżo nałożone, tak, on jest 10 minut na skórze, pewnie nawet mniej, może 5. I za godzinę, 2-3, jak wyjdę na przykład, przejdę się gdzieś na zewnątrz, jest ciepło, duszno, coś w tym stylu, ja będę po prostu cała się świecić, więc ja muszę nałożyć jakiś dobry puder matujący, więc nie wiem, nie, wiecie co, dobra, nie będę tego jakby więcej nakładać, bo to zupełnie nie ma sensu. Nałożymy dobry puder matujący, więc wyciągnę po prostu puder Kiko. Może jeszcze zanim pudrem, to sięgnę po ten róż kremowy, który sobie też teraz kupiłam. To jest róż w kolorze Berry Bliss. Przyznam się, że miałam trochę problem, w ogóle nie bardzo wiedziałam, jaki kolor tego różu wziąć. Więc biorę tą samą gąbeczkę. Robimy tak. No i okej. Może najpierw zaczniemy tutaj z tyłu. Jakby było za dużo, to żeby, wiecie, nie było to aż tak bardzo widoczne. Ale bardzo, bardzo delikatnie stempluję. No i nie wiem, on jest chyba po prostu delikatny. No, troszkę widać. Ale jest taki, bym powiedziała, chyba ma delikatniejszy pigment niż Fenty. Bo ten Fenty Summertime Wine, on by mi się wydaje, że będzie bardzo podobny kolorystycznie, to chyba miał właśnie mocniejszy pigment. Ten daje taki rumieniec, powiedziałabym, taki, no taki zdrowy rumieniec. Mi się akurat to podoba, tak więc dobra, to teraz zacznę tutaj od tej strony, czyli od frontu i teraz do tyłu tak będę.
No dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Wyglądam trochę, jakbym była właśnie tak smagnięta słońcem. Jeszcze przez ten blask, ale ten blask zaraz zniknie, no bo użyjemy właśnie pudru. Więc puder Kiko Invisible Touch. Ja go sobie już przesypałam po prostu tutaj na podstawkę, bo on też ma taki trochę mało wygodne opakowanie. Biorę sobie puszek z Glam Shopu i teraz robię to w ten sposób, że biorę tak i klepi się po twarzy. Widać, jaki on jest biały, ale chodzi o to, żeby go tutaj wpracować. O! I żeby on przytrzymał ten tint. Postaram się jakoś za dużo tego blasku tu nie zabierać, ale no muszę sobie przypudrować tutaj tą okolicę właśnie przy nosie. Tutaj troszkę mniej, bo tu przed chwilą nakładałam jednak delikatnie pędzlem ten puder Start. O, i teraz znowu na puder i czoło. Następnie najpierw dużym pędzlem strzepuję potencjalny nadmiar pudru, który po prostu się nie wpracował w skórę. I teraz przesuwam właśnie ten puder, troszkę go zabierając tutaj z tego opakowania, ale nie za dużo, tu właśnie w boki, ale nie jadąc po tym różu. Natomiast muszę jeszcze przypudrować, cała w kurze jestem, muszę jeszcze przypudrować okolice pod oczami, więc sobie wezmę właśnie pędzelek i jeszcze tylko przejadę tutaj. Tego Tarte korektora nie użyłam, znaczy Tarte, no wszystko to jest Tarte. Shape Tape nie użyłam za dużo, ale mimo wszystko no muszę go przypudrować. Okej. Okay. I strząsamy nadmiar. Tak więc, odstawię to, żebym zaraz, znając życie, wysypię gdzieś resztkę tego pudru. Odstawiam to na bok, odstawiam też korektor i możecie się przyjrzeć, jak w tej chwili wygląda moja skóra. Wydaje mi się, że róż będzie można jeszcze potem na koniec tego wszystkiego dołożyć, bo teraz przy przejechaniu pudrem to chyba troszkę znikło, może tak. O, jeszcze tym, co mam na gąbeczce, ale pewnie trzeba go będzie troszeczkę dołożyć. Więc teraz, jeśli chodzi o dalszy makijaż, to kredki do brwi. I no, jeśli chodzi o brwi, to nie mam zbyt dużo, więc będę musiała się chyba posiłkować też moją kredką z Eveline. Dlatego, że mam jedną bardzo fajną kredkę, to jest Tarte Amazonian Clay Waterproof Brow Pencil. I on jest taki no, cieniutki, jak z reguły takie kredeczki. Oraz mam coś takiego, co się nazywa Brow Pencil and Tinted Gel. Czyli tak, z jednej strony też mam taką kredkę, która jest trochę grubsza niż tamta. Wiecie co, poczekajcie, zanim się to sfokusuje, to zestawię obie te kredki ze sobą, tak żebyście mogli porównać. O, więc tak wyglądają te dwie kredki. No to są zbliżonej grubości trochę, więc ja z reguły używam tej z Eveline, bo jest grubsza. I wtedy, wiecie, łatwiej mi wypełnić te moje brwi. Natomiast z drugiej strony z kolei mamy właśnie Tinted Gel. Ale ten Tinted Gel, to Wam pokażę gdzieś tutaj, jest very much tinted. W sensie, że on jest taki bardzo ciemny, bardzo brązowy. Ja mam tutaj to wszystko w kolorze, czy to ma jakiś kolor? Medium brown. Więc ja mam to w kolorze medium brown. I tak sobie, no tak mogę nawet, wiecie, delikatnie przejechać po tych brewkach, ale no, jakby tak czy siak wymagana jest tutaj kredka. Więc najpierw w takim razie użyję sobie tej kredki, żeby wyrównać tutaj brwi. I to samo z tej strony, bo oczywiście no mam dziurawe te brwi. Tak to jest, jak człowiek siedzi i ma lusterko powiększające 17 razy za blisko siebie i potem siedzi i dłubie. Zresztą moje brwi nigdy nie były idealne, no co tu dużo mówić. Więc ja z reguły po prostu patrząc z daleka, bo nawet w tej chwili nie patrzę jakoś blisko, tylko właśnie z daleka, żeby jak ktoś patrzy na mnie normalnie, to żeby te jakby brwi tutaj właśnie były wyrównane, żeby nie było może żadnych dziur. No i potem właśnie dorysowuję ten początek.
co nie jest, powiem Wam, zbyt proste. I czasami wyjdzie mi krzywo, czasami wyjdzie mi tak. W ogóle moje brwi są też, nie są do końca równe. I ja mam trochę chyba po mojej babci brwi, bo ona też miała tak trochę krzywe, jak robiła jednym okiem jakiś taki ruch, to właśnie miała tak, że nagle jakby na pół czoła ta różnica była. I mam wrażenie, że u mnie to wypada czasami podobnie. A są niektóre filtry, słuchajcie, na Instagramie, które jeszcze do końca też to podkreślają, bo normalnie na przykład coś wygląda normalnie, tak? A jak nałożę jakiś filtr, to nagle mam tak... Coś takiego, tak jakby wyolbrzymiają jeszcze dodatkowo tą różnicę. Natomiast więc dla osoby takiej jak ja, która no ogólnie nie umie jakoś może, wiecie, super tych brwi pomalować, no to jak są takie filtry, to one są już w ogóle przerażające po prostu. To jest troszkę za wysoko, więc o, tak. I sobie tak, wiecie, dorysowuję, żeby to nie było takim... Kiedyś robiłam taki blok totalny, wiecie, taki ten, więc teraz już staram się tego nie robić. Chociaż też nie zawsze mi wychodzi, bo jednak na ten początek muszę sobie dorysować, bo nie mam włosków. Pisakami powiem Wam, że różnie mi wychodzi. Z reguły te pisaki albo są za jasne i na mojej skórze mimo wszystko, wiecie, tak dosyć mocno przypudrowanej nie łapią, albo właśnie są zbyt ciemne, tak więc tak to wygląda. I teraz właśnie wezmę sobie tą kredeczkę, tylko troszkę ją spłaszczę, żeby ten bok miała i widzicie, ona wcale nie rysuje włosków, pomimo tego, że ja próbuję, żeby ona zrobiła te włoski, ale to nie jest takie proste. No dobra, ale żeby nie przesadzać, to brwi mamy zrobione, więc możemy przejść w takim razie do oczu i o matko, prawie by mi wypadła paletka. Do paletki Lights Camera Lashes. Paletka, która chyba nie jest dostępna tak do indywidualnego kupienia, tylko i wyłącznie w zestawie. I to jest paletka, która ma bardzo dzienne, bardzo naturalne, bardzo takie właśnie nudziakowe kolory. Więc ten makijaż nie będzie jakiś super turbo skomplikowany. Będzie bardzo, bardzo lekki i dzienny. Skorzystam sobie z pędzelka, którym nakładałam korektor, na którym resztkę tego, wiecie, tart mam i wyrównam sobie... Widzicie, koloryt właśnie troszkę powieka, bo jak widać moje powieki no mają te żyłki i te inne rzeczy. No dobra, i ta paletka składa się z trzech matowych cieni. Tak, muszę patrzeć w podgląd, co pokazuję. Czyli tutaj te trzy cienie mamy matowe, a tutaj te trzy cienie są błyszczące. Podejrzewam, że matowe pewnie wykorzystam wszystkie, natomiast błyszczące... No nie wiem, tak się zastanawiam w sumie. Sprawdźmy, jak wyglądają te błyski. Takie są, bym powiedziała... Takie. Dobra, to teraz jeszcze poprawmy to trochę, bo to wiecie, tak... Okej. No błyski są, wiecie, to nie jest na pewno glam shop i turboty. Błyski są, bym powiedziała, poprawne, ale jeśli spojrzymy w ogóle na tą paletkę, no to generalnie tak, jest to paletka po prostu taka typowa do dziennych makijaży, więc no nie może być nagle błysku z kosmosu, chociaż bardzo bym chciała. No dobra, więc w takim razie zacznę od tego standardowo najjaśniejszego cienia. W ogóle to lusterko tutaj, zarąbiste, wielkie, bardzo fajne, więc zacznę od tego właśnie najjaśniejszego cienia. Jest bardzo delikatnie napigmentowane. Nakładam go, przynajmniej staram się nałożyć go, powiedziałabym, sporą ilość. O, i dopiero teraz, jak tak troszkę dłużej podziabałam w ten cień, to dopiero teraz on się nałożył. Jak widać, nałożyłam go troszkę tak niechlujnie na całe oko. To ma być taki też szybki, dzienny makijaż, więc teraz... Na drugie oko. Przy okazji też zapudruję sobie trochę korektor, bo korektor, jakbym go tak zostawiła, to by się zaczął po prostu zbierać w załamaniu powieki. Natomiast no kolor, wiecie, na dzienny makijaż kolor jest spoko. Tutaj no, myślę, że jakby kupując wiemy, na co się decydujemy i nie ma co się zastanawiać. To teraz może wezmę inny pędzelek. To jest troszkę mniejszy pędzelek i wezmę ten cień tutaj, czyli
A ten już ma troszkę większy pigment i nawet jak tak zanurzyłam pędzel trochę z rozmachu, tak jak przed chwilą tamten cień, to go tak troszkę odbiję, to o wiele więcej się tego nabrało. Tak więc będziemy nakładać to tylko tu głównie w załamaniu powieki i głównie w zewnętrznym kąciku. O. No, bardzo dużo się go nabrało, aż po prostu. Więc wrócę do tego pierwszego pędzla, żeby to rozetrzeć. O, uspokoić trochę, więc teraz już delikatnie wezmę to, co podniosłam wtedy, jakby to, co się wzburzyło, i na drugie oko nałożę. I teraz sięgnę po mniejszy pędzelek, bo chciałabym też ten sam cień nałożyć po prostu na dolną powiekę. I tak właśnie szukam jakiegoś dobrego pędzelka, niech będzie ten mały z Glam Shopu i właśnie też ten sam pędzelek, ale na dolną powiekę. Jak nałożyłam na dolną powiekę takim bardziej sztywnym pędzelkiem, no to już się tak troszkę sypał. Gdzieś posiałam moje pędzle, czy tu jest mój pędzel? Nie, to nie jest mój pędzel, ale miałam Hulu takie właśnie fajne pędzelki. Nie, to też nie jest ten. I nie mogę ich znaleźć. Miałam takie właśnie Hulu P38 i P42. I one były naprawdę fajne właśnie do dolnej powieki. I nie wiem, gdzie się posiałam, nie mogę ich znaleźć, więc radzę sobie właśnie innymi pędzelkami, a tamte były naprawdę fajne, więc teraz właśnie nakładam cały czas ten cień na dolną powiekę. I teraz przejdę sobie może do pędzelków Hakuro seria J. Wezmę taki z luźnym włosiem i teraz ten najciemniejszy, no ten brąz, który tutaj mamy, on nie jest ciemny i podejrzewam, że chyba coś mi się zdaje, że tak. Akurat jeśli chodzi o ten makijaż, to ten brąz tutaj w zasadzie niewiele daje. To ja ten brąz jeszcze nałożę na dolną powiekę po prostu. O i no Hakuro, ta seria J jest mięciutka i ona tutaj na dolną powiekę się nadaje, chociaż włosie ma troszkę za długie w tej chwili. Znaczy ten akurat konkretny pędzelek, który wzięłam. Okej. Okay. Ale fakt faktem, że jeżeli weźmiemy ten cień, to potem w zasadzie albo ten, bo zobaczcie, że one, jeśli chodzi o jasność, ciemność cienia, one są mniej więcej zbliżone. Dobrze by było, gdyby ten był jednak może któryś z nich, albo ten, ciutkę jednak ciemniejszy. Mam wrażenie troszkę, to oko jest troszkę chyba bardziej rozsmużone niż to, więc dodajmy mu trochę tego brązu tutaj na zewnątrz. Tak jak patrzę w podgląd, to tak jakoś tak wygląda. No i teraz jeśli chodzi o te jasne cienie, tak jeszcze patrzę na mojej skórze, to nawet nie głupi był ten cień tutaj. On jest taki właśnie też różowy. Mi się wydaje, że to jest tak właśnie połączone, że masz jasny i potem jeśli pójdziesz w brązy, to jest ten brąz i ten brąz. Jeśli pójdziesz w ten kolor różowy, to potem jest ten właśnie błysk różowy. Tak więc jest taka bardzo po prostu, wiecie, no na zasadzie, że zrobimy nią 2-3 makijaże, no bo takie jest założenie tej paletki. Tak więc ja tutaj, jak widzicie, nakładam po prostu palcem na suchą powiekę i wcieram ten kolor, żeby on był właśnie taki no taki delikatny, bym powiedziała, no i też żeby się za bardzo nie osypał. Natomiast jednak do wewnętrznego kącika to już potrzebuję go nałożyć pędzlem. Więc wezmę ten jasny cień, no taki cieńszy, wiecie, dzióbeczkowy pędzelek i o, i ten jaśniejszy będę już tutaj nakładać pędzelkiem, ale chyba się nakłada, na szczęście chyba wydaje mi się, że jest widoczne. To jeszcze zrobimy tu jakby takie przejście, o, do środka powieki, to fajnie całkiem wygląda. No i w zasadzie jeśli chodzi o cienie, to wszystko, tutaj nic więcej nie wyczarujemy, bo żadnym z tych cieni nie zrobię kreski. Mogłabym spróbować zrobić kreskę po prostu kredką do brwi, skoro już się, wiecie, tak
bawimy, to po prostu delikatnie, niestety jak się ma tutaj takie wykręcone rzęsy, nie, ona za bardzo potem nie chce za bardzo sunąć, więc w ogóle nie robię. Jeszcze mogę spróbować tą drugą, ona była ciemniejsza, ale wydaje mi się, że chyba to, no, one nie współpracują, tak więc zostawmy w takim razie tą kreskę. Mam wrażenie, że w podglądzie te cienie jakoś tak bardziej wyglądają plamiście na żywo. Już to rozcierałam po prostu kilkanaście razy i za każdym razem potem patrzyłam, że w podgląd, że jest nieroztarte, ale no na żywo jest to bardziej roztarte, mam wrażenie, niż to jest widoczne właśnie w aparacie, ale tak niestety często bywa. Moje makijaże na przykład mi się podobają, potem edytuję filmy, patrzę na zbliżenie i to wygląda jakoś tak bardzo nieładnie. No ale... Dobra, to przechodzimy w takim razie do tuszu, do rzęs i dwa tusze, z których korzystałam, to był tak. Pierwszy to był Lights Camera Lashes. Miałam go w takiej wersji Pride Month i to już go miałam parę, no jakiś czas temu. Ogólnie nie byłam z niego zadowolona, powiem Wam. Tusz nie robił za bardzo wiele na moich rzęsach, osypywał się i nie lubiłam go. Drugi tusz, z którym się polubiłam prawie, bo ma naprawdę fajną szczoteczkę i ładnie na moich rzęsach wyglądał, to jest Big Ego. Widzicie? On ma taką szczoteczkę jak właśnie Damn Girl, jak L'Oreal Paradise Ecstatic. Takie szczoteczki moje rzęsy lubią. Natomiast formuła niestety jest do bani, bo lubił się kruszyć, lubił się osypywać, tak więc on dawał radę na przykład z bazą pod tusz L'Oreal Paradise Ecstatic, ale bez bazy czasami jak na przykład jak pomalowałam tuszem właśnie tym rzęsy i nagrywałam jakieś przebitki podkładu, to widać było tutaj takie, wiecie, brzydkie. No i mam nowy tusz teraz, to jest tusz Man Eater i on ma w zasadzie najmniej fajną szczoteczkę z nich wszystkich, bo on ma silikonową szczoteczkę. A moje rzęsy za silikonowymi szczoteczkami nie przepadają i ogólnie no tak średnio. Ale stwierdziłam, że skoro już go mam, no to go wypróbuję. Widzicie, on po prostu tak za bardzo nie widać. Więc na jedno oko nałożę tą bazę i nałożę tą bazę na moje lewe oko. O. I sobie porównamy, czy będzie w ogóle jakakolwiek różnica pomiędzy tym, jak ten tusz wygląda na oku z bazą, a na oku bez bazy. O. Więc teraz niech sobie ta baza troszkę przysycha, a ja w tym czasie nałożę ten tusz na prawe oko. No właśnie, i on robi to, co póki co zauważam, że robi większość tuszy z takimi szczoteczkami. Czyli po prostu pokrywa moje rzęsy tuszem, ale nic więcej jakby dla nich nie robi, czyli nie wydłuża, nie pogrubia, no po prostu nic, tak? Więc taki efekt jest, powiedziałabym, miałki, ale ja oprócz tego niestety bardzo lubi sklejać rzęsy. No dobrze, więc tam już baza miała czas, żeby chwilkę przeschnąć, więc nałóżmy tusz na te wybazowane rzęsy. O. No dobra, i mamy tak, tutaj jedna warstwa na bazie, tutaj jedna warstwa bez bazy. Różnica drobna jest, ale ten tusz jakoś tak na razie póki co skleja mocno moje rzęsy i takie są, nie wiem, trudne jakoś tak, wiecie, w okiełznaniu, więc dołóżmy sobie tutaj delikatnie drugą warstwę. O. I wygląda to podobnie jak na tym oku, ale na tym oku jest to wszystko niestety takie posklejane. I to mi się trochę nie podoba. O, dobra, zostawiam, bo się rozkleiły rzęsy, jak zacznę poprawiać, to się znowu skleją. I na koniec w zasadzie zostały nam usta. I z takich nowości to mam tą pomadkę Maracuja Lip Plump i to jest pomadka, może Was troszeczkę oddalę. I to jest pomadka, którą mam w kolorze Poppy, czyli kolor czerwony. Pomadka ma w sobie ten taki czynnik, który powoduje mrowienie naszych ust i że one mają się wydawać troszeczkę większe. Natomiast mam jeszcze w swoim arsenale tą klasyczną Maracuja Lip Plump i mam ją w kolorze Buttered Rum. I to jest właśnie taki, już widać końcóweczkę mam, taki właśnie bardzo nudziakowy, więc wydaje mi się, że chyba do dzisiejszego makijażu bardziej będzie pasował ten kolor. O, już naprawdę mam końcówkę. Używam bardzo oszczędnie. Mam trochę w ogóle zaróżowione usta, bo wcześniej miałam na sobie olejek z Golden Rose, który właśnie powoduje, że moje usta są takie różowe. Ale
jak nałożę troszkę tej pomadki, to będzie ok. No i teraz pytanie ze 100 punktów. Czy dodajemy trochę jeszcze różu? No to se pacnęłam róż. Tak. I tak to się zazwyczaj kończy. Ja chcę coś dobrze, w sensie poprawić i oczywiście, że zepsuję. O. Więc tutaj dodaję, tutaj odejmuję troszkę, tak żeby to właśnie wyrównać wszystko. No dobra, chyba się udało. To jeszcze zanim sobie podsumujemy wszystkie rzeczy, to na sam koniec mgiełka Stay Spray. Jest to mgiełka wykończeniowa. Nie pamiętam, chyba ją używałam, ale może to było dawno temu. Halo? What the? O, poszło. O, jak się ciężko naciska. Gdzie to pryska? Boże, ta mgiełka jest tak drobna, że ja jej w ogóle nie czuję na twarzy. Czy ja sobie spryskałam w ogóle twarz, czy to poleciało gdzieś w kosmos? Nie wiem, na bluzce też nie czuję. Dziwna ta mgiełka. Nie kumam tego sprzętu. Mam wrażenie, że coś jak naciskam, to się to po prostu kręci i to w ogóle leci gdzieś w kosmos. Tak więc, ładnie pachnie, tak egzotycznie, owocowo, ale coś tu jest nie halo z tym spryskaniem. O, teraz poczułam na bluzce, że mam mgiełkę. No, tak więc chyba wszystko poleciało do mnie na bluzkę, bo trzymałam ją za daleko i to nie było w stanie dolecieć do mojej twarzy. Chciałam trochę zdjąć, wiecie, tego pudru Kiko, bo jednak troszkę go nałożyłam. No dobra, no ale podsumowując, zaczynamy od tego tintu. I jestem zaskoczona, bo nakładając go, to tak miałam trochę wrażenie, że nic nie nakładam, ale jednak do takiego dziennego, szybkiego makijażu, to wydaje mi się, że może być to całkiem fajny produkt. W tej chwili, słuchajcie, jest godzina, no jest dopiero 14. Znaczy dopiero, już, jest 14, tak więc jest dosyć późno, kiedy ja to nagrywam i no przytrzymam to, nie wiem, do 22 może, tak jakby się udało, do jakichś 8 godzin. Mam dzisiaj w planach jeszcze wyjście na spacer, więc no zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. W ogóle ciekawe, że ten swatch tego jednego cienia, już Wam mówię którego, bo muszę go zobaczyć, bo nie pamiętam i teraz naprawdę nie mogę otworzyć. Tego ciemnego błysku. To jest ten swatch, który tutaj widać i on jakoś nie chce za bardzo zejść. W każdym razie, więc ten tint, powiem Wam, że pozytywnie mnie zaskoczył, więc na pewno go sobie będę jeszcze używać, pewnie pod koniec miesiąca w podsumowaniu dam Wam znać. No, ale też będę chciała testować ten podkład, ale też zamówiłam ten krem BB z Pierre René, tak więc wydaje mi się, że chyba tamten najpierw przetestuję, a ten najwyżej troszkę poczeka, chociaż powiem Wam, że słyszycie, jaki on jest płynny? On też chyba jest taki właśnie na lato, więc będę starała się go teraz niedługo użyć. Jeśli chodzi o korektor, no to ja korektora używałam od bardzo dawna. Nie przykrył wszystkiego, bo ja go użyłam naprawdę bardzo, bardzo małą ilość. To jest ta wersja kremowa, nie jest taka zastygająca jak ten klasyczny Shape Tape. Jeśli chodzi o róż, to ogólnie mi się bardzo podoba. Tylko właśnie miałam problem, bo raz mi się wydawało, że nakładam malutko i w ogóle nic się nie nakładało, za chwilę zrobiłam, wiecie, stempelek i miałam plamę, tak więc no ciekawie jest tylko strasznie wielki. Tutaj mamy w ogóle jakąś pojemność, pewnie gdzieś mamy, albo mieliśmy, o jest, 5 gramów. Tak więc dosyć spory ten róż, ale ogólnie kolor mi się podoba i dla mnie to będzie kolor taki w zasadzie na cały rok. Jeśli chodzi o kredki do brwi, to tą kredkę cienką mam już od bardzo dawna i ja jej używam, często możecie ją widzieć gdzieś w opisach pod filmami, to jest właśnie ta kredka. Natomiast no ta też nawet nie jest taka głupia, spokojnie można było nią właśnie wykończyć tutaj te, wypełnić luki. Natomiast no problem jest właśnie z tym, bo to jest jednak dosyć ciemne i nawet przy moich włoskach wydaje się to po prostu zbyt ciemne, zbyt intensywne, więc tego praktycznie w ogóle nie używam. Jeśli chodzi o cienie, no to ja w pewnym sensie wiedziałam, co kupuję. Ja znałam jakość cieni Tarte, więc wiedziałam, że raczej się nie mam co spodziewać tutaj jakichś dużych wodotrysków. Cienie Tarte są typowo cieniami dla osób, które chcą zrobić bardzo naturalne, jak światło mi zginęło w tym, bardzo naturalne, bardzo takie właśnie delikatne makijaże, dzienne, takie bardzo szybkie, więc jeśli chodzi o Tarte, to w zasadzie ich większość palet jest właśnie taka, czyli mamy kolory ziemi, mamy beże, mamy właśnie jakieś takie rdzawe ewentualnie kolory, mniej więcej cały czas oscylują w tym samym, więc ja trochę wiedziałam, że to jest właśnie
właśnie taka paleta, po której za dużo się nie mogę spodziewać. Makijaż wyszedł, bo spoko, no to jest paleta, wiecie, taka po prostu cieni dziennych, takich, wiecie, do wykorzystania, aczkolwiek, no, jakby szału nie ma, tak, więc nie wiem, czy będę ją jakoś używać, szczególnie, że ostatnio na kanale pojawił się film z makijażem i makijażami w ogóle, paletką Balada z Glam Shopu. No i ja po prostu jestem fanką tych błyszczących cieni. Te cienie błyszczące, które są w tej palecie, no one są po prostu takim rodzajem cieni błyszczących starszej generacji, można by powiedzieć. Więc zależy, co kto lubi. Niekoniecznie to akurat trafiło w mój gust, więc obstawiam, że ta paleta po prostu poleci dalej w świat, bo no mając tamtą, trochę nie ma sensu trzymać tej, szczególnie, że właśnie tak jak mówię, no te błyski i strasznie trudno ją się otwiera za każdym razem. Zamknę ją, odłożę i potem chcę Wam coś pokazać i mam problem, żeby otworzyć. Na pewno na bardzo duży plus jest to lusterko tutaj, bo jest naprawdę bardzo duże i spokojnie właśnie do niej można, do tego lusterka można się malować. Jest naprawdę super to lusterko, dzień dobry, tak. Więc na pewno to jest fajne i ogólnie cienie, jeżeli lubicie minimalistyczne makijaże, a wiem, że wiele z Was lubi, to ta paletka pewnie będzie fajna, tylko tyle, że z kolei nie można jej dostać chyba tak samej z siebie, tylko ona jest w tym zestawie czterech paletek i to już mówiłam nawet przy okazji haul. Dalej, jeśli chodzi o mój makijaż, no to w zasadzie został tusz do rzęs jeszcze. No, jeśli chodzi o tusz, to ja nie byłam fanką za bardzo tych dwóch poprzednich tuszy. Ten lubiłam, ale formuła nie, szczoteczka tak. Natomiast ten, no dopiero otworzyłam, więc jeszcze go muszę trochę poużywać. Natomiast, szczerze mówiąc, szału jakiegoś szczególnego nie robi. Tu w ogóle te rzęsy mam strasznie takie powyginane, ale to niestety, no taka jest natura teraz moich rzęs, że te zewnętrzne tutaj kawałki są bardzo mocno długie i one są takie strasznie podkręcone, więc ja na przykład jak przyklejam sztuczne rzęsy, próbuję przykleić sztuczne rzęsy, to nie jestem w stanie ich przykleić od góry, dlatego że trafiam właśnie w rzęsy, bo one są tak zawinięte. Wydaje mi się, że akurat lepiej ten tusz leży na tym oku, gdzie nie miałam bazy, niż na tym oku, na którym miałam bazę, bo tutaj się niestety strasznie pokleił, ale jeszcze go trochę poużywam, no jak już go otworzyłam, to jeszcze go trochę poużywam. Natomiast jeśli chodzi o pomadki, no to tu akurat to nie jest żadna tajemnica, ja o tych pomadkach piałam już od bardzo, bardzo dawna. Uwielbiam te, wiem, że jest jeszcze trzecia wersja, czyli taka bardziej po prostu kremowa, bo te są takie bardziej błyszczące. Tutaj ta właśnie czerwona wersja, czyli taka bardziej bym powiedziała, oj poczekajcie, muszę ją wycisnąć tak równo, żeby było ładnie. O, widzicie, ona naprawdę bardzo fajnie na ustach wygląda, to jest taki właśnie błyszczący kolor, natomiast tutaj ten jest taki bardziej właśnie dzienny, to co widać u mnie teraz, czyli właśnie taki bardziej nudziakowy. No w sumie nawet na to mogłabym teraz tą czerwoną nałożyć, żeby trochę jeszcze dodać kolory tu. O, widzicie? Tak troszkę. O. I ja czasami też użyję do tego konturówki, żeby mimo wszystko ten kontur ust był widoczny, bo ja mam taki pigment ust, który bardzo blednie, więc na przykład te właśnie tutaj kąciki ust, no nie są u mnie zbyt mocno zaznaczone, szczególnie jak użyję właśnie czegoś takiego, do czego właśnie no w teorii konturówki się nie używa. Tak więc, o, troszkę tym czerwonym powyjeżdżałam. No, myślałam, że nie będzie czuć tego chłodzenia, tego efektu właśnie tego lip plump, ale mimo wszystko czuć. Tak więc ja akurat te produkty uwielbiam, jak będą w jakichś zestawach, to pewnie będę sobie kupować, bo są naprawdę fajne, chociaż pewnie raczej będę szła w tą klasyczną wersję niż w tą właśnie plumpującą, niż tą niby powiększającą usta, wolę jednak tą klasyczną, ale chciałam spróbować, tak więc też kupiłam właśnie przy okazji tego zestawu. Tak, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi, aha, no może na koniec ta jeszcze mgiełka, czyli troszkę, no nie wiem, czy wypał, czy nie wypał, po prostu jakoś tak ciężko mi było się nią spryskać, ale pewnie jeszcze będę próbować, bo mgiełka jest bardzo drobna, więc potencjalnie fajna, tylko właśnie muszę coś obczaić, co z tym atomizerem. Jeżeli macie któryś z tych produktów, to oczywiście koniecznie napiszcie, jak Wam się sprawdza, czy jesteście fankami, czy może niekoniecznie, może właśnie na przykład lubicie tą formułę cieni i u Was się te cienie bardzo sprawdzają, bo właśnie to są dwa ruchy pędzla i więcej nie potrzebujecie, u Was to jest po prostu idealne. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Wyczekujcie testu tego, to jest podkład w zasadzie, Hydrofelax Serum Foundation, ale pewnie najpierw będzie ten z Pierre René, potem się wezmę za ten, chyba że znowu coś wyskoczy takiego, wiecie, rozhypowanego, bo ten Pierre René to tak wyskoczył po prostu, wiecie, znienacka, tak więc ja go tak szybko kupiłam,
i zaraz go będę testować. Więc na ten będzie trzeba troszeczkę poczekać, ale jeżeli macie właśnie ten podkład, ewentualnie ten tint, to dajcie znać, jak wam się one sprawdzają, czy macie na nie jakiś sposób, może już wiecie, używacie je od dłuższego czasu i możecie coś podpowiedzieć, tak więc to na pewno będzie bardzo, bardzo cenne. Tak więc dziękuję wam w takim razie serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy piątku. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuki do góry, jeżeli zasubskrybujecie. Jesteśmy w drodze po 16 tysięcy, jesteśmy już bardzo blisko, tak więc będzie mi miło, jeżeli po prostu klikniecie ten guziczek. Teraz zostawiam wam jeszcze przebitki, jak wygląda to wszystko po około właśnie, zobaczymy, 6-8 godzinach, to oczywiście wam napiszę na ekranie końcowym, czyli jak się sprawdził ten tint wykończony pudrem Kiko, czy to w ogóle miało sens i jak to wszystko wygląda. Ewentualnie, jeżeli się rozpadło po 3 godzinach, no to też będziecie mogły zobaczyć to właśnie na przebitkach. Tak więc zapraszam was w takim razie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No i oczywiście do następnego filmu w przyszłym tygodniu, tak więc trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa!